Dzisiejszy film będzie o konfrontacji z oprawcą, o konieczności skonfrontowania się z osobą, która kiedyś zrobiła nam krzywdę. Dzisiaj u nas w siedzibie dzieją się absolutne egzorcyzmy, bardzo rzeczy wielkie, to znaczy moja klientka konfrontuje się ze swoim wieloletnim oprawcą. Jedną z pierwszych rzeczy, które ten oprawca jej powiedział, to powiedział o mnie. I zalecam wszystkim, jeśli nie chcecie być oprawcami, jeśli nie chcecie odbierać sobie w ogóle możliwości rozwoju, to radzę uznać, że nie wszystko, co myślisz, musi być prawdą. A już naprawdę niekoniecznie wszystko, co ty myślisz, jest prawdą o drugim człowieku. No dobra. No ale po co w ogóle taka konfrontacja z takim człowiekiem?